było wasze pierwsze spotkanie z fotoreporterami? Moje pierwsze spotkanie? Tak. No to ja pierwszy zacznę, dobra? Proszę. Moje pierwsze było w sumie w Must Be The Music. Po półfinałach, jak mnie usłyszało jury, wtedy był boom i wtedy byli fotoreporterzy. Tak, to było wtedy. Jak się z tym czułeś? To znaczy, to było coś nowego dla mnie. Żałuję, bo dużo rzeczy już zapomniałem z tamtego okresu, ale tak jak teraz już w tym, jeśli chodzi o te emocje, mam ich mniej, tak wtedy miałem full pozytywnych emocji i szaleństwa, ale to było bardzo fajne przeżycie. Ja na pewno pierwsze swoje jakby przeżycia to nie były takie bezpośrednio, bo akurat nie ja byłem przy tej ściance na przykład. Natomiast widziałem wiele gwiazd na różnych rozdaniach nagród w Warszawie czy Wrocławiu i to zawsze było coś, co mnie fascynowało. Natomiast między innymi dzisiaj mogłem właśnie doświadczyć tego, że byłem rzeczywiście w środku zdarzeń i mogli sobie inni robić ze mną zdjęcie, tak? To było coś przyjemnego na pewno. Tak, to nie tylko wtedy, kiedy się śpiewa, ale też na różnych innych imprezach jest dużo fotoreporterów. A myślicie, że zawód paparazzi to jest fajne, to jest dobre, to jest coś dobrego? To znaczy, ja nie chciałbym być paparazzi, bo paparazzi niektórzy są straszni i czasami ich nie lubię. A to zależy od człowieka. Tak naprawdę oni sami nie życie zobaczyć. Oczywiście, tylko że czasami w sposób taki prymitywny i bezczelny, uważam. Ale to tylko moje takie wewnętrzne odczucia. Czasami tak bywa. Rozdmuchiwanie niektórych afer. Ja jeszcze w moim przypadku tego nie miałem, ale rozdmuchiwanie niektórych afer dlatego, że ktoś, nie wiem, miał plamę na, powiedzmy, nie wiem, Justin Bieber miał plamę na kolanie i to jest straszna rzecz, bo ktoś zrobił zdjęcie, to wydaje mi się, że jest to prymitywne i żałosne, ale muszą być, ponieważ robią mi zdjęcia, prawda? No właśnie, tak. Muszą być. Dlatego muszą być i trzeba się z niektórymi rzeczami oswoić.